Witam, Grzen Schroded. Dzisiaj pokażę Wam fajne sekretne podziemia, ale nie wiem, czy je znajdę. W każdym razie, jeśli nie, to zawsze sobie tutaj zwiedzimy. Jest taka tutaj straż przybrzeżna. Tutaj są stwory poziomu. Od skorpionów się tego nie dowiemy. Skorpionku, powiedz mi, jakiego poziomu są tutaj podziemia? Czekajcie, może sobie, jak już znaleźliśmy te skorpiony, walne screena ze skorpionami w roli głównej. O! Już lepiej, żeby był z lewej. Dobra. W każdym razie idziemy tutaj, to się nazywa Straż Przybrzeżna, to miejsce. To jest takie małe miasteczko. Oczywiście zajęte przez grabieżców. Trochę mnie sieknął. Nie mam już truskawkowej mikstury, nie mam. Dobra. Coś dam radę. Co tutaj mamy? O, właśnie tego metalowego płotu by mi się trochę przydało. O! Blokowała się animacja i... No trochę trzeba go walić tą rączką. To jest berser. Nie mam dużo leczących mikstur, to załatwię go w ten sposób. Już jak widać, trochę to trwa. To na tym płocie się blokowała. Na tym płocie blokowała się animacja. O, to jest jakaś notka. Nie widziałem jej. Gdzieś w najdzikszej fantazji krainie jawią się sekrety i tańcują cienie. Szybujące stwory z nieba nacierają zręcznie, pnąc wysoko w locie ostrzegają. Strzeż się mrocznej poczwary na tle nieba, której upiorny widok zimnym potem zlewa. Słuchaj uważnie głosu dziejów dawnych, co jawi sekrety i ukryte prawdy. Słuchajcie prastarej wiedzy, moje dzieci, stąpajcie z ostrożnością teraz i na wieki, bo w krainie marzeń i cudów wszelakich wielkim błędem jest na cienie nie baczyć. Taki wierszyk ostrzegający przed cieniami. Ciekawy, tutaj mamy jakieś więzienie, jak widać. Takie więzienie, chociaż nikt uwięziony nie jest. Tu jest, nie wiem co to, jakaś destylarnia dawniej, w dawnych czasach. Może ci grabieżcy sobie tutaj destylują jakieś mocniejsze trunki. A tutaj lapis lazuli i siarka. Drzewa palmowego to bym sobie mógł wziąć trochę. A to jak się rozwali? Zwykłe słody drewna. O, ile owoców wiłki. Dobra, idziemy dalej.
Tu rozwalony most jest. Może się uda wam pokazać. To sekretne podziemie gdzieś są tutaj na tym wzgórzu. Oczywiście zależy mi też pokazać od razu to miasteczko. Kowadło z trupem. Tutaj jest jakiś... Zobaczmy, co tam jest w tym budynku. Kolejnych dwóch przeciwników. I właśnie... O, jeszcze jeden. Padł. No dobra. Tutaj trzeba się włamać. Niebieska skrzynka, a w niej topór. To nie chcę toporu. Nie zbieram tych w ogóle mięs i tak dalej, bo tego mam pełno i tych tak kawałków metalu, pół skrzynki mam zawalone tym. Tutaj mają taki zrobiony przez siebie outpost, posterunek na polskie. Jeszcze tutaj są chłopoki. Jeszcze tutaj. Dobra, tutaj nas łucznik. No jest. Mam nadzieję, że to już ostatni. Zobacz, a tutaj tak jakby jak się spada, gdzieś tu jest jakiś błąd w teksturze, bo tak... Jeszcze jeden gdzieś jest łucznik. Gdzieś tam na górze. Po tych zdezelowanych schodach pójdziemy. Gdzie on? Myślisz, że tu do ciebie nie wyjdę? O, idealnie. Ale mi... Ile ich tu kurde jest. Dobra, wypijemy sobie tą mocniejszą, żeby się doleczyć całkowicie. Czy to już wszyscy panowie? Aha, i tu mają takie przejście. Tędy można przejść, tak, taka ni to brama, ni to płot. Jeszcze tam któryś idzie z nich.
No, no. Jak krąży wokół tej beczki. Udało się rozwalić go. No i taka przebudowana, czyli oni nie remontują sobie. Czyli oni sobie nie remontują tych budynków, tylko tak normalnie nie remontują. Tylko robią sobie to po swojemu z jakiegoś złomu i drewna, taki prymitywny sposób sobie ozdabiają i obudowują. O, jeszcze jeden tam uczynił. No jest ich tutaj pewnie. Kurde, rozwalę. Nie, gdzie on spadł? Tutaj, dobra. Łucznicy są o tyle prości, że jak się ich atakuje, to właściwie się nie bronią. I kolejne kowadło napraw. Kowale. Kowale losu normalnie. I drabina została. No i to właściwie wszystko. Teraz pójdziemy, spróbujemy. Tutaj jeszcze. A nie, tutaj byłem, bo tutaj był. A nie, tam jest złota skrzynia. Dobra. Tu jest złota skrzynia. No, da się wejść przez okno. A, jakiś tam łuk. No i dobra, i teraz spróbujemy dostać się do tych sekretnych. Te sekretne podziemia gdzieś tutaj były, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy mi się uda je znaleźć. Jak nie, no to po prostu straż przybrzeżna tytuł filmu i tak będzie, bo tutaj zwiedziliśmy sobie tą miejscówkę. Ale sekretne podziemia też bym chciał znaleźć, bo one nie są długie, ale są sekretne. Zamiast sekretnych podziemi, widzę, znaleźliśmy sekretny obóz grabieżców. No, on też nie jest zaznaczony w ogóle na mapie. A nie, są chyba sekretne podziemia, tak. Tutaj macie sekretne podziemia. Tu się do nich wchodzi. Na mapie to wygląda tak i zobaczymy, co tam w środku jest. Udało się te sekretne. Wiedziałem, że gdzieś tutaj. W ogóle jak się spojrzy na mapę, to widać taki zarys właśnie. Widać taki delikatny zarys budynku. Widać, no. Tutaj jeszcze są chyba jedne sekretne podziemia. Ale dobra, na razie idziemy do tych, zobaczymy co tam będzie, czy to w ogóle... Tutaj są pająki. O, tu będzie fajny screen. No gdzieś ty polos. Jak się nie zaatakuje ich... To nie są te sekretne podziemia, bo ja takie normalne sekretne podziemia miałem, że tak... To jest sekretna piwnica tylko. Mi chodzi o sekretne podziemia. Dobra, wy macie... Ja potrzebuję sznurka.
Sznurek jest łatwo robić niby, no ale darmowy sznurek drogą nie chodzi. Za to chodzi po piwnicy. Dobra, to nie te sekretne podziemia. Ale wystarczy wypatrywać takich tych. No dobra, to jeszcze zerknijmy. Bo one były gdzieś tu, chyba że mi się myli, bo tu wszędzie pustynia, to jest podobne. Może to są tutaj jednak te podziemia, dobra. Spróbujmy dojść tam jeszcze. No i na tyle będzie w tym odcinku. Tak, dość dużo. Nie, no to nie jest w górze. Dobra, z tamtej strony tu mamy przejście. Sto metrów. Nie. Kopalnia siarki. To nadal nie te podziemia. Mi się wydawało, że one są właśnie tutaj, ale... Aha, bo tu jeszcze coś jest. Dobra, to jeszcze jedno miejsce pójdziemy. Tu jest jeszcze jakiś taki kwadracik. Może to tam były te sekretne podziemia. Tu jest sekretna piwnica. Tu sekretna kopalnia. Do 3 razy sztuka. Może teraz odkryjemy w końcu sekretne podziemia. Tak, to było na takim... Jednakże to nie nadal nie to miejsce. No jaki? Ta wiwerna go zaatakowała. Ściemnia się. A ta kopalnia... Kolejna kopalnia siarki. O matka, jak się ściemniło. Zaraz, może ta kopalnia, może te sekretne podziemia były zupełnie gdzie indziej? Bo tam jeszcze pamiętam, że był taki... Może one były z tej strony bardziej. Jak tutaj jest tak. Na pewno nie były we mgle. To jestem pewny. Czyli tu i tu mamy kopalnię. Tutaj mamy to piwnicę. To wyglądało coś jak to. Może to tutaj? Nie, no to mi się tak kojarzy bardziej. Tutaj jest na pewno kopalnia. To mi się tak kojarzy blisko mgły właśnie. Nie znajdziemy to. Tu jest jeszcze coś. Ale to też pewnie będzie kopalnia. Tu jest wejście do tej świątyni słońca. Zaraz, bo tu jest takie podobne i tu jest takie podobne. Może to było tutaj. Tu jest ten most. Głęboki sznyt. No nic, nie znajdziemy w tym odcinku. Tutaj jest coś ciekawego. Nie znajdziemy w tym odcinku tych sekretnych podziemi. Tutaj przeszukaliśmy i tutaj nic nie ma.
Ale tutaj możemy się jeszcze przejść. W ramach takich tych zobaczyć, tylko odkryć mapę. Tutaj zabójcza mgła się. Spokojnie, spokojnie, ja tutaj tylko w ramach turystycznych. Nie denerwuj się. Pustynny kwiat. Tak, i tutaj jest groza, tutaj jest ten... No, mamy teraz doodkrywaną mapę, ale tutaj nic nie ma. Dobra, na tym kończymy odcinek. Niestety nie udało się znaleźć sekretnych podziemi. Jak je znajdę, to nagram. Jak je znajdę, to nagram. Może je poszukam kiedyś znowu. Może uda się je znaleźć. Może w ogóle w złym miejscu szukam, bo ja tylko raz w nich byłem i pamiętałem, że one są na pustyni, a po prostu teraz tutaj biegam i no nie widzę. Natomiast no ten region jest dość duży, więc może po prostu w złym miejscu szukam. O, ale tutaj znaleźliśmy coś ciekawego. No proszę, jeszcze lepsze miejsce na farmienie legendarnych przedmiotów, bo... Utwórz znacznik. Bo nie trzeba nic latać czy coś, tylko tutaj sobie możemy położyć obozowisko. O, i podlatujemy do legendarnej skrzyni. Ale heca. Czyli tutaj jest jeszcze jedna legendarna skrzynia, dużo łatwiejsza do farmienia niż tamta. Czy ja mogę w ekwipunku 0, a nie mam kamienia. No dobra, to kamienia nie znajdę. To tyle w tym odcinku, dzięki za uwagę i do kolejnego.